Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Wirtualnej Murawy. Tym razem ze mną jest Koza. Siemanko. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Bardzo mi miło, bardzo mi miło. Oczywiście przed nami dzisiaj kolejne 5 wyzwań. Później mecz w FIFA. Jak forma? Co? Zabójczo, powiem ci, zabójczo? Że... Tak, ale trenowałeś, przyznaj się. Oczywiście, że tak. Wczoraj biegałem cały dzień, jak Rocky Balboa. Słuchajcie, przed nami oczywiście pierwsza konkurencja. Zanim to nastąpi, zajrzyjcie jeszcze na kanał Kozy. Pod spodem link w opisie. Zapraszam serdecznie. A my zaczynamy od karnych. Ale jeszcze najpierw kto zacznie w ogóle? Kamień, papier, nożyce. Po męsku trzeba to. Raz, dwa, trzy, pójść, czy jak liczymy? Bo zawsze tak, są... tak, po prostu na raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. A, czyli... Ja zaczynam zawsze od mojego najlepszego. Czyli, czy on ma... W takim razie strzelaj jako pierwszy. A lecimy z tym nowym systemem, nie, że stary, pierwszy, postarał już. To dobrze. Chcę powiedzieć, że warunki są gorsze niż deszczowy wieczór Stoke, bo ta piłka no siada, no sami to pewnie słyszycie i teraz nie leci, akurat teraz nie leci. Ale kwestia nie moich umiejętności, a warunków pogodowych jak coś. Pamiętajcie o tym, to nie znaczy, że ja znaczy jestem słaby, no ale... Przysłowko! Nie miałem szans. Niby skromny. O nie! Po ziemi płaszcz! Ale... Kajtuś! Robisz to, Kajtuś! Nie, trochę! No przecież... Dobra, poszło lepiej niż myślałem z prawą nogą, umówmy się. A jestem Robenem prawej nogi, dosłownie. No lewa... Jak wstaję na lewą, to się przewracam, więc tu naprawdę... Dobrze. Ja nie umiem, naprawdę, ja nie umiem. Poszło z czuba. W takim razie, jak teraz trafię, to mogę objąć prowadzenie. Zero presji, Koza, zero presji. Yes, środek. A, tu aż mnie obryzgała. Ale to broń, to... Oj, 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 oj. Niby to siadło, ale i tak 1-0, jest dobrze. Dobra, wygrałeś tą pierwszą konkurencję. Nie był to fart, no wszyscy widzieliśmy moją lewą nogę, ale przynajmniej prawa była w miarę honorowa. To nigdy więcej się nie śmiej z Robena, tak? Nigdy więcej. Ja przynajmniej mam włosy, to jest jedyny plus. Słuchajcie, przed nami teraz druga konkurencja, pora na 1-1. Sam na sam. Tam też lewą, czy tylko mogę? Jak chcesz. O, dzięki Bogu. Dobra, teraz Alexis Sanchez, aka Koza Sanchez, aka coś czuję, że nie trafi ani jednego, ale zobaczymy. Jak Koza by mnie lobnął, to nie mam pytań. Tak, nie, nie, ta zniewaga, ta zniewaga. Czemu zostałeś? Co, bo myślałem, że będziesz strzelał od razu. Nie, super! Pręty, pręty! Aj, ale nawet się nie ruszył. Kiedy ktoś jest z Łodzi i mówi, że się zemści, no to się zemści, no przykro mi. Koniec! To po pierwszej konkurencji 1-1, bo graliśmy na dziury, tak? Nie, to i tak. No, trzeba było mówić nieco wtedy. No dobra, no, ale przynajmniej w dziurach jest remis, to jest ale najważniejsze. Co to była za taktyka zostawania na linii, powiedz mi, bo mnie trochę tak dezorientowało. Ja wychodzę z założenia, że zajmuję tak dużą powierzchnię bramki, że cię to wystarczająco utrudni. Pierwszy raz wiedziałem, że przy sam na sam bramka zostaje na linii. Bramkarska szkoła Arsenalu, po prostu. Petrzek mnie nauczył. Kajtuś, konkurencja numer 3. Patrz, z tobą zawsze. Ja wiem. Teraz będziemy jak najmocniej strzelać. Jak najmocniej? Zakładam, że w piłkę. Piłkę. Z jednej strony idzie lepiej niż myślałem, bo do pewnego momentu te pojedynki są wyrównane, ale z drugiej... Dwie konkurencje w plecy, a wszyscy widzieliśmy, co on zrobił z tą piłką i z blasterem, więc... No tak średnio mi się to uśmiecha, no. To dwa. Skozłowała czy nie? Niby tak, ale zobaczymy. Świetle skozłowała. To 6. To siadło. Siadło. To było słychać, że siadło. Nie, 102. No nie wiem. Czyli odgłos inny, ale słaby. Ja. Dobra, ale i tak 106, Santi Cazorla jest zadowolony. Dum, 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 dum. Uuu.
soczyste. Soczysta. Jeszcze nisko, bez kozła. I bez mój kozła. Drogi. Mój drogi, to uderzenie ocenione jest przez aplikację na 113. Znowu przegrałem. Uuu, szeroko. Ale mocno. Szeroko, mocno i 109 było. Uła! Uła! 115. Spokojnie, wczytuję się. 108. Tak? Tak. Różnica w punktach jest pomiędzy nami taka jak we wzroście, niewielka. Po prostu minimalna. Za każdym razem blisko. To co teraz robimy, przyjacielu? Poprzeczki. Tak? Tak? Jak trafię za pierwszym razem, to wygrałem wszystko? Nie, ale możesz spróbować. Patrz, pierwszy raz. To wytniemy, wytniemy to. Santi Cazorla powraca. No, teraz jestem nastawiony na siłę, więc znowu mam wymówkę przynajmniej jak nie trafię, że Lach układa tak konkurencję, żeby wszystko jest ustawione. I teraz tam może wpadnie, bo jest góra dół, to teraz... Ja piłuję! Wszystko blisko było, ty! Czyli teraz jak trafię raz, jest 3-0 i wygrałem, tak? Już na pewno, tylko wtedy jeszcze nie wiadomo ile ty wygrasz konkurencję. No chyba wiadomo ile ja wygram konkurencję. Nie, to będzie 4-0 jak wygram. No, już... 4 koza, 4! Ale to nie nastawiajmy się na razie na win. Nie ostatnio miałem właśnie 0 na 3. Jeden. Oj, oj, oj. Ta źle była. Nie, ta też źle. Za mocno, ale jest 1 na 3. Jest dobrze, 4-0. Czyli w takim razie, tak jak powiedziałem, 4-0. Przed nami ostatnia konkurencja. Zaraz wyjaśnię wam zasady. Koza, walczysz o honor? Co, ja jestem z Arsenalu, ja tylko o to umiem walczyć. Dobrze, Lachu już poszedł na bramkę, to ja wam teraz wytłumaczę, co my w zasadzie robimy. Są 3 pozycje i 3 strzały. Wyzwanie proste, prawdopodobnie znowu wyrównane i znowu na sam koniec gdzieś mi nie wyjdzie. Szkoda, no tak blisko! A będę miał jakiekolwiek losowanie z przegraną? No to będę miał jedno losowanie, to zawsze coś, chociaż on pewnie i tak to zmieni potem na jakiś... Tottenham czy innych jaśków. O, tajkun! Patryś. Tam się nie było. Aj, za bardzo. Tu powiem ci, że tutaj 1 na 3 to jest dużo. No. Tak! Chciałem! To jest kurczę, wyszło! Miało tak być, stary. Słuchajcie, to nie jest takie łatwe. Teraz musiałbym trafić 3 na 3, żeby wygrać. Więc jak się pomylę chociaż 2 razy, to koniec. Na pewno. Koza walczy o honor i to walczył. Tak. Arsenał z doświadczenia ci powiem. Jak prawdziwy Polak. Mecz o honor, a potem... Znaczy mecz o punkty, potem o honor. Dobra. Najgorsze jest jak się pomylę od razu. Jeden. Oj, oj, oj! Mówiłem, że musisz nie trafić, ale... Teraz muszę trafić, wszystko albo nic. Co ty robisz? Rozpraszam cię. Trochę. Jest! 2-2! Moje umiejętności bramkarskie jak zwykle mnie zawiodły. No, zobaczymy, czy teraz w dogrywce sobie poradzę. 2 strzały. Więc w zasadzie to jest nagła śmierć troszeczkę, bo... Trochę. A, skubany! Co? Doszło naprawdę, stary, pod poprzeczkę. Czekajcie, ja sobie też trafię tylko od no kozorno jeden. Czyli w tym momencie muszę trafić 1 na 2. Ale fajnie, bo emocje są na koniec, to mi się podoba. O, jak zeszło! O rany, jak zeszła! Jak zeszło to tam! Czyżby? Ale to jest presja nawet trochę.
Nie, obronił! Z linii, stary! Nie! Z linii wyciągnął! Nagła śmierć. No teraz nagła śmierć. Śmierci. Odsunę sobie tylko trochę. O, trafisz, tak jest! Znowu! Znowu tak zacząłem, stary! Uuuu! Jak weszło! Ja! Jeee! Spróbuję inaczej. Kurde, widziałem! Siłowo, w końcu, koniec! W takim razie wynik 5-0. My bierzemy się za granie w FIFA. Ale wyrównane, takie... Każde mogło tak pójść poza... 5-0, ale na styku. Dobra, lecimy. W takim razie jesteśmy już przy FIFA. Pora na losowanie. Koza, z racji tego, że masz tylko jeden los, daj sobie strzałeczkę w górę, naciśnij i zobaczmy. Reprezentacja Włoch. A z racji dobra, tego. Już nie rób tego wstępu. Z racji tego, że ja wygrałem właśnie pojedynek na Orliku ogólnie, to zwycięzca może poprosić o jeszcze jedno kliknięcie. Proszę, kliknij raz jeszcze. Po polskiej chyba moja ulubiona reprezentacja. A nie jest źle. No nie jest źle, mogło być gorzej. No ale osłabiłem cię, na pewno. Ja mam w takim razie 5 strzałów. O, to dawaj, no mamy trochę czasu. Raz. Też Włochy. Dwa. Też reprezentacja. Ej, nie wiem czy to brać. Finlandię? Trzy. Ej, robi się ciepło, tak? Ostatnio. Cztery. Jak teraz nie dostanę nic lepszego, to mogę grać przeciwko tobie. Ty masz 3,5 gwiazdki. Ale jesteś u siebie, ja gram na wyjeździe, to znaczy masz przewagę własnego dobra terenu. Ostatnie kliknięcie. Nie mam klikał, no. Uuu. Dobra, już myślałem, że coś jednogwiazdkowego będzie. Kogo? Brumę. W takim razie układamy składzik. W takim razie składy mamy gotowe. Powiem wam, że no z tym Galatasaray to trochę lipa. Ty masz chyba nawet ciekawszy ten skład, tak ci powiem. No zobaczymy jak będzie. No twardą angielską piłkę zaprezentuję wykonanie. No cóż, 6 minut przed nami jedna połowa, oczywiście 6 minut druga. Lecimy z meczem. No i ty powinienem mieć Johna Terego przetransferowanego, nie ma. Aj, Snyder zablokowany. Ale jesteśmy skupieni obydwaj. Właśnie słyszę tą ciszę taką. Słyszę tą ciszę. Oczywiście, jak gdyby ktoś pytał, dlaczego gramy w FIFA 17, ponieważ po prostu jeszcze nie ma pełnej wersji FIFA 18. Mała pula losowania. Tak, była, a mała pula losowania raczej w demo by była. Po prostu. Oj. Dobry strzał pierwszy, wypluł. Wypłaj, na wślizgu już. No ale dobra, już tam nie miałem już komu podawać, trzeba było strzelać. Oj, 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 spalam. Kurczę, byłoby 1-0? A, byłby. Skoda, spalody, spalody. Nie ma co się cieszyć tam. Ajajajajaj. Z takim doświadczeniem już się Snyder powinien zorientować wcześniej. Oj, to jest faul. To jest faul. No. Czysto było, ty, no zobacz. Piłkę było, Patryś. Naucz się. Tactical free kick. Myślałem, że to wpadło, ty. A niewiele zabrakło chyba, popatrz. No. No, niewiele. Oj, gol. Oooo, Snyder. Ja nie wierzę, ale przy tym. Tak ładnie rozegrałem wszystko i... Ładne, oj, ładne, oj, ładne, ale jak go... Jak nie trafił, ty? Czemu tak? Czemu tak? Przecież to muszą być bramki. Ale fart, że ta piłka tam wyszła i ja nie wierzę. Uuu, ja myślałem, że to wpadło na pół. Ja też, tak ja, też, ja, też, ja, też, ja też, ja też, ja też, ja też. Oj, to jest... Nie, gol. Nie wierzę, 90, nie wierzę. To jest jak na Orliku, stary. Cały czas równo i to jedno to. Nie wierzę, w 90 minucie. Ja. Stary, a Bruma? Ty... Bruma. Aj, Snyder, szkoda. No cóż, w takim razie 1-0 plus 5-0 razem jest 6-0. Czyli jednym słowem Manchester United. To co? No cóż, dziękuję ci bardzo za odcinek.
Ale blisko było, naprawdę. Stary, naprawdę blisko było, no. Za każdym razem byłeś blisko, ale jednak nigdy zawsze dość, zabrakło tego czegoś. Dość, no. Słuchajcie, oczywiście tak jak mówiłem na początku, kanał Kozy macie pod spodem w opisie. Zapraszam tam, bo nagraliśmy też materiały na Orliku oraz Pomidora. No, Pomidora. Powiem ci, że warto było jechać 5 godzin, żeby dostać 6-0. Skończyliśmy przed 6, przepraszam, przed 7, także jest dobrze. Widzimy się kolejnym razem. Jeśli wam się podobało, łapka w górę. No i piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie i piona. Piona.